Huhu! Witajcie z powrotem na górze Huhu w Superstar Saga Mario and Luigi. Hurray! Dokładnie w tej kolejności. Wow. Mamy fajną statuę tutaj. Na której się oczka świecą, to na pewno nie wygląda groźnie, nie wiem skąd, że niczego by miało. Chyba za wysoko, żeby doskoczyć tak po prostu, więc no zagadajmy. A, podróżnicy. Jestem Hoohooros, starożytna broń cywilizacji Huhu. Poza tym punktem ścieżka staje się jeszcze bardziej okrutna. Musicie wykazać się odwagą. Odważycie się podjąć to wyzwanie? Nie. No dobra, nie będzie. To nie. Musicie zacząć już teraz. Musicie złapać 10 duchów Huhu w ciągu 30 sekund. To potrafi być... cóż... Nie spadnijcie ze skał, bo natychmiast będzie koniec. Ciekawe, ile razy będę musiał to robić. No, oby jak najmniej. Polecam tutaj już ustawić speedrun i tylko i wyłącznie wciskać B. Nie, Alpha Dream w Superstar Sadze tak bardzo zechciało trollować gracza, że to jest niesamowite. Przecież po samym incydencie na moście już to widzieliśmy. O nie, incydent na moście. PewDiePie, to ty? Powiem bardzo szczerze, że... To bardzo odważne, jak na swoją pierwszą grę i pierwszą grę serii robić już takie trollowanie na gracza, nie? Tak no, od razu, jak chcieli tak wcześniej już zbankrutować Alpha Dream, mogli po prostu powiedzieć, nie? Ale nie, oni pomyśleli sobie, że haha, dobra robota. No i zajebiście udało się. No, pierwsza ale próba. Zobacz, to też były czasy, że w grach tak bardzo trollowali graczy. Zresztą była taka granica tych czasów. Teraz wasze następne wyzwanie. Mogę ci przywalić? Jest! Jeszcze jak? A nie, to jest jego brat bliźniak. Ej, tego drugiego chciałem poobijać. Pilarmeni! No dobrze, to mamy naszego kolejnego bossa, albo mini-bossa. Hoohooros, którego gimmick jest bardzo zabawny tutaj. Hoohooros po prostu chowa się pod tymi filarami, które mają po 2 HP. I ciekawostka, z jakiegoś powodu mają 99 level. LOL. Nie pytam, Alpha Dream, nie pytam. No i kiedy właśnie taki filar będziemy mieli zniszczony, Hoohooros jest odkryty na wszelkie ataki i możemy go obijać z tych 45 HP, jakie ma, właśnie bros atakami. Co udany bros atak, jak wyjdzie, to jest masywny damage. Tylko trzeba wybrać odpowiedni. O, fu. Ale dobra, mogło być gorzej. Okej, i też jest ważna rzecz, żeby nie marnować tury. Uderzyć w ten filar, pod którym Hoohooros teraz nie siedzi. Dokładnie. Ale kurde, to dosłownie pilarmeni są tutaj. Jeden pilarmen. Jeszcze z kamienia, no ja pierdzielę, co to jest? Ale się szczerzy. Zabrali mi pilarmen. Mario na 1 HP, jedziemy. Łatwiutko. Dobra. A. B. A. Wada kedavra. Jakie to było bliskie. Nie chcesz Mario podleczyć? Chcę. No właśnie. Jak on otwiera tą paszczę? Mogliby zrobić... komiks Mario i Luigi z taką grafiką. To jest, wygląda przepięknie. Chyba zrobili jedno wydanie Super Mario Kun właśnie odnośnie Mario i Luigi. I uwielbiam, że ten po prostu ten styl Mario i Luigi, ten graficzny, ten art style widać już tutaj. Już w tej grze go widać. On został taki w każdej grze i był tylko dopolerowany. Chociaż najbardziej go lubiłem tutaj w Superstar Sadze oryginalnej, bo tu jeszcze wygląda tak rzeczywiście, jakby był rysowany, tylko po prostu pikselowo. W sumie w 2 następnych grach na DS-ie też, w tych 3DS-owych grach jest to już bardziej taki... Gdzie on jest? Na górnym, nie? Chyba pod górnym. W grach 3D widać też, że to jest ten art style, tylko na 3D taki zrobiony, co nie? I mam wrażenie, że Brothership znowu to tak bardziej komiksowo wygląda, co jest całkiem fajne. Tak. W Brothership to po prostu wygląda tak, jakby oficjalne arty wrzucili do gry. Wiesz, o co chodzi? No tak jak wyglądały takie... opakowania zawsze. No. Po tych oczach. Właśnie Mario and Luigi ma te charakterystyczne oczy u każdego. Okej. Się czasem mylę tutaj, że nie mogę wrócić się. Mogę tylko w jedną stronę kręcić. To mnie trochę myli. A gdybym tak spróbował... Czekaj, możesz tylko w jedną? Nie no. Mogę tylko w jedną. Czekaj. Nie mogę w... Tak, mam zmapowany kontroler źle. Dokładnie. Okej. No i co? Od tego ataku powinien się złożyć? Haha! No i super, nara. A to było proste. I dostajemy jednego one-upa. No i super. Zdaliście ten test. Teraz musicie zmierzyć się z próbą dotarcia na sam szczyt. Jej! Tą parszywą mordę. Test. Wciskam teraz D-pad w prawo. Ha. Czyli mam rację. Mam po prostu lewo i prawo, obie w lewo. Zmapowany na kontrolerze. A to jest dziwne. Muszę to ustawić. W ogóle coś takiego przeszło, no ale... Coś... Czego się można spodziewać po tym emulatorze? No, Visual Boy Advance, aka mój oryginalny Nintendo Switch. Znaczy, mój oficjalny Game Boy Advance podłączony do Capture Karta oczywiście. Tak. Przebudowałem mojego Game Boya Advance. Mam takiego składanego, nie? SP, czerwony, z Groudhonem. Znaczy, chciałem taki mieć, ale byłem biedny. No. Czerwony to ładny. Nigdy takiego nie osałem. Wszystkie gry z Game Boy Advance kiedykolwiek grałem na Nintendo DS-ie. A no tak, bo DS przecież miał taką funkcję. Na szczęście na gałce analogowej trochę łatwiej jest wykorzystywać sterowanie tym, co nie. Dlatego też możesz ładnie na ukos iść, co normalnie na D-padzie nie jest aż tak możliwe, chyba że dwie kierunki wciskasz naraz. O, teraz wciskam naraz dwie, ale... No, właśnie. No i jest to trudne, no bo w końcu to jest D-pad, to jakby... Jest ciężko. I dalsze zagadki wodne. Lubię ten obszar. Mieliśmy obszar gwiezdny, mieliśmy obszar... taki, jakby to powiedzieć, wodny, co nie? Powiem jedną rzecz, jedyne czego nie lubię w tej właśnie lokacji, to że trzeba tak po prostu oszczędzać BP na bossy, bo no z syropkami krucho. I też dosyć ważna rzecz, to żeby jak najszybciej sobie podbić BP do tak jakoś koło 20, żeby właśnie nie marnować tych punktów, które tam syropek daje. O, to będzie teraz cool. Będzie skill issue! Nie było skill issue! Nie było. Skill issue to ma żołądek Luigi'ego. No, widzisz, Mario to sobie poradził. Przyznam, że jestem już troszeczkę zmęczony, więc... trochę mi... nie wychodzi. O! O! Ale że już? Dinozaur! No tak, dobra, bo to one są ze Super Mario World! Tak. Tak dosłownie! To jest Rex. Co oni tu robią? Na wakacjach są jak my. I właśnie bardzo ważne, żeby przy pierwszej okazji, Rex ma w ogóle 16 AP, to tak by the way, przy pierwszej okazji skoczyć mu na głowę, ponieważ jeśli on ma ten swój oryginalny rozmiar, kiedy on nas atakuje, nie można nad nim przeskoczyć. Jak później tam troszeczkę go zdeptamy, to wtedy... O, okej, to już możemy skoczyć, ale jest to trudne, a jak drugi raz na niego nadepniemy, to już jest to łatwiutkie. To jest zabawne, że tutaj są takie urwane schody. Skoczyć? Skoczyć? Będzie teraz kill issue? Nie no, gdzie? No nie tu! Dobra, jak to? Dobra, bo to jest zejście. Też o tym czasami zapominam. Tak, tego nigdzie nie widać. Kocham tą animację. No Luigi, dlaczego wypływasz wodę? Przecież... On pije tylko kolę. Przecież widzisz. Dlatego taki duży jest. On pije tylko wodę z Grzybowego Królestwa, a nie jakąś fasolową. On smakuje fasolowo! I żeby skoczyć na głowę Mario, tutaj też musimy użyć tego wysokiego skoku, nie? Ale tylko Luigi go używa, o dziwo używa. Teraz się zastanawiam, czy to tutaj do góry nie będzie problemu, żeby zdobyć bloczka. Raczej tak. Czekaj, to... Dobra. Tak mam zrobić, nie? Musisz w ten wir i wtedy z tego... O, dobra, super. To problem nie jest akurat, bo właśnie przez gałkę analogową, ale... No co mi chodziło, że... Czy tutaj, czy jeszcze wyżej mam to zrobić? Tutaj i teraz prawo. O, Jest to taki absolutny test platformowy, jeśli chodzi o te lokacje. Co właśnie... Takich miejsc w Superstar Sadze jest sporo. Właśnie bardzo mi się podoba, jak dużo oni chcieli wykorzystać tych z pozoru nowych ruchów, bo nigdzie tego nie było. No, w Hypermario to takich rzeczy nie ma. No fajne jest to, że mimo, że jest to RPG, seria Mario i Luigi, dalej ma w sobie dużo oryginalnych korzeni bycia platformówką. Dobra, teraz się uda. Teraz stop i high jump na górę. Dokładnie, teraz to zauważyłem. Myślałem, że tam na dół, nie? To mnie troszeczkę zmyliło. No, jest to tutaj tyle dziwnie zrobione. Ale w nas serają po prostu syropkami, jakby... No, będzie ja można użyć. Narzekam. No. O no! I kolejny dinoś! No tak, Mario się wywrócił i nic mu to nie zrobiło. Sugeruję Rexa uderzyć. O shit, no okay. To zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ała, boli. Ale że możemy też na niego skoczyć, nie? On rogiem mógłby nam bardzo dużo zadać ból, ale nie. Możemy skoczyć na niego. Róg taki malutki, że bardziej po oczach dostaje. No mu się łezka wokół kręci, jak na niego skaczesz. No bo jest mega kiutaśny. Prawda. O, grzybyk. No to ja teraz... uleczę Mario. Bo trochę status jeszcze tak z ciekawości. Okej, Mario za 14, Luigi za 31. Okej, bo właśnie w Superstar Sadze to jest problem, że musimy właśnie tutaj sprawdzić, ile brakuje expa do następnego poziomu. Co w późniejszych grach, oprócz Partners in Time, już to wprowadzili, że czy tam nam jakoś odlicza. To wyszło? To wyszło. Nam jakoś pokazuje, ile nam expa brakuje, żeby można było mniej więcej... O patrz, zatrzymał się w miejscu, Sukins. Podoba mi się, że tutaj wszędzie są... Wydaje mi się, że trzeba będzie się z tym bawić chyba później. Podoba mi się, że wszędzie tutaj mamy takie... Jakby to nazwać... postoje, nie? I urwane schody, że jakby tu kiedyś był jakiś zamek czy coś takiego, ale nie, zepsuł to wszystko. Tak. No i patrz na te hieroglify, one się śmieją z ciebie, że schody chciał, normalną platformę, most, nie ma, kręć się. Co to było? Tak, o, jednym skoczy ci wtedy. Teraz! No wiesz, że spin jumpem, wchodząc po schodach, możesz wyjść szybciej. Ta? No. Spróbuj tutaj od podstawy ten spin jump po schodach. Lol. To jest moja ulubiona rzecz w Superstar Sadze, tego nie ma w żadnej innej grze. No. Okej. WBP czy PAU, czy... W sumie BP. No, masz trochę mało. Ho! Pierwsza trójka! O! Szczęście się w końcu do ciebie uśmiechnęło. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Te! Po co? Okej, może być. Postój. No, postój taki. O! Nie ma mowy, że ja tam zejdę! Znaczy, tutaj możesz high jumpem skoczyć na to przy tym po prawej wirze. Nie musisz lecieć wszystkiego od nowa. Tutaj akurat przemyślej. Dobra, to jest dobrze. Tylko nie spadnie aż za bardzo. Chcę go wziąć ze sobą. Twoja kolej. Luigi level, woohoo! Okej, pokaż, jakie masz staty. Ej no, poważnie, z 0 do BP. That's bullshit, proszę mi tutaj. Teraz. I 23 HP. Łatwiutko. 23! Let's go! Luigi jeszcze nigdy nie miał w tym let's playu tylko 1 punktu. No dobrze, ale widzisz, jak mnie gra traktuje? Przy levelu dostaję 0. Co prawda ty też pewnie dostałeś 0 parę razy, ale to mniejsza. Cicho. Dobrze, jeszcze się zdarzy, że nie będzie wychodziło. Ale pomyśl o tym w ten sposób. To jest wszystko w twojej... jakby w twoich rękach. Widzisz, jak Mario się patrzy na ciebie? Tak, on po prostu pokazuje swą dominację wobec mnie. Zaraz skoczy na ciebie i pogryzie. Nie uwielbiam sprite'ów Superstar Sadza. Jeden po drugim. O, patrzcie, domek. Czy to zamek widzimy w tyłu w sumie? Ten, co jest po środku? To jest zamek Peach. To jest zamek Peach? Tak. A to nie jest ten zamek tu po środku? No nie, no bo właśnie zamek po środku jest jakby... I to w sumie rzeczywiście może być zamek Peach. Przy czwartej ścianie. To jest zamek Peach, bo popatrz na to, jak on jest ułożony. No. Ma te takie dwie wieżyczki po bokach. Coś w tym jest. No poza tym to są sąsiadujące królestwa, nie? Wow! Jak to ledwo wyszło. Jak to ledwo? To było umiejętne. Przepraszam, tak, to było bardzo umiejętne. No to teraz... sugeruję trzymać się ściany, żeby nie spać... O! No tu! Pap, pap. Pap, 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 pap. Dobra, idziemy. I nagle schody się zarywają i spadasz na dół i wszystko. No, na to liczyłem właśnie, na to liczyłem, dlatego byłem ostrożniejszy. Dobrze. Jesteśmy na szczycie, no to tak, to tutaj mamy... Właśnie, mamy szczyt i tutaj widzimy zamek Peach, ale jeśli pójdziemy na dół, tak całkowicie na dół... Opatrz góry... I tutaj właśnie, gdzieś było coś fajnego, właśnie to! Tu, właśnie. I tutaj możemy właśnie zobaczyć zamek tutaj fasolowy. Ta. I tutaj bloczkowa wyspa tropikalna. Całe królestwo. Taki domek. Tu jakieś... Bardzo to fajne. Co się? No, pustynia. No my jesteśmy tutaj, z pustyni patrzymy, tam byliśmy wcześniej. To tam skończą ci, co nie dają komentarzy. Dokładnie tam. Tam kończą pierwsi. Dobra. Ale to teraz no, ma sens, że z tej strony jest ten zamek tego królestwa, a z tamtej jest zamek Peach. Fajny detal, dokładnie. Jak na Game Boya Advance. Wiecie, jaką rozdzielczość miał Game Boy Advance? Mniejszą od waszej cierpliwości, gdy nie ma odcinka serii, której chcecie. No, warto się podleczyć. I teraz pytanie, czy kończymy na dzisiaj, czy lecimy dalej? Jak myślisz, jeszcze bossa teraz wpakujmy jeszcze bossa w ten odcinek, co? Dobra, lecimy. Dajemy, bierzemy go, pterodaktyl! Daj, wstawaj. No, muszę cię... Co ja muszę? Skoczyć na ciebie, czy co? Chyba musisz trochę wyżej podejść. Masz na myśli tu? Bo hitboxy i tak dalej. Nie, w sensie wyżej tej kulki, bo tak troszeczkę za nisko chyba hitboxem. Bo na nią wskoczyć nie mogę. A, nie. No. O, teraz. Głupcy! Dlaczego to kopiecie? To naprawdę rzadki kamień! Nazywa się Blokuchu! To jest jajo Shiny Ho! I powiem przecież wam, tutaj jest ich pełno. Że każdy, kto próbuje ukraść Blokuchu z tej góry, jest złodziejem! Wydaje mi się, że to jest definicja osoby, która kradnie. Co? Moje imię? A racja! Nazywam się Bla-bla-nadon! A, ty, no, w sumie wiem czemu. Piękne imię. Rozumiem. Że co? Wszyscy mieszkańcy martwią się o mnie? Naprawdę? Ale ja nie chciałem ich martwić. Potrzebujemy cię w naszej wiosce. Widzicie, stało się właśnie tak. Widziałem księcia Weasleya, więc podążyłem za nim tutaj. A potem zobaczyłem, że pojawiło się to ogromne jajo. Szokujące. Co nie mówiłem, to rzadkość. Jak słyszycie? Podobnie jak prowadzący Let's Playa. Tak czy inaczej, od tamtej pory właśnie zająłem się jajkiem. I tak właśnie postanowiłem. Myślę, że niedługo coś się z niego wykluje. Tak się dzieje z jajkami, co nie? Smoczy jałjo? Nie, Shiny Ho! A, teraz! Już raz! O wow! Zaraz się wykluję! Nie mogę znieść tego napięcia! A ja się cieszę. Ale on ma trąby. A jednak, smoczy jałjo. Smoczek! O no! Nie! No to sami mogą sobie... Głowę? On ktoś ewidentnie dostał w głowę. Oby miał twardy łeb. Miałem powiedzieć, że... że sam ktoś sobie wyłowi, ale chyba trafiło do miejsca, gdzie miało. Chyba tak. No cóż, co za szok! Mówię o tym szalonym jajku. O nie! Poleciał. O, jak fajnie, on generuje te... O, poleciał do Grzybowego Królestwa. Za Grzybowe Królestwo. Pewnie do Rołport. Fajnie, smok generuje te piękne kamienie, czyli już nie są rzadkie. No to mamy naszą krowę jajczącą. Mamy naszego kurczaka. Pop! Smokohohoł. On wygląda jak taka mieszanka smoka z krokodylem. Tak. To jest smok wawelski. Mamma mia, pietruszka partonia! Przecież ma nawet brudkę tą taką. Bo smok wawelski miał brudkę, nie? Dobrze kojarzy? Jak się nazywał ten kucharz? Wiesz, że nie pamiętam? A kurde, coś tam zielona pietruszka. Pasuje. Tak, zielona pietruszka. To musiało boleć. Ale dobra, nasz Smokohoho ma 80 HP, jest kolejnym takim, no, mocniejszym bossem. Hoohooros był takim troszeczkę mini-bossem. Teraz ma mniej. No, teraz ma znacznie mniej. I jak widzicie, wypluł kamienia, na którym sobie może stanąć. Którym fajnie się jest zająć. Mówisz? Normalnym atakiem czy bros atakiem? Chyba brosa takim będzie lepiej, ponieważ tu mam mnóstwo defa, ale tylko 4 HP, więc lepiej, żeby czymś mocnym to klepnąć, okay, niż żeby później mieć problem, że... Co jest? Hello? Że dostanie 3 HP i... lol. No, tak też można. Uff! No, nie tego wybrałem, dobra, nieważne. Znaczy, to chyba jeszcze da się uniknąć. Nie! Jest trudne. Problem się pojawia, kiedy mu się znowu tutaj szyja wydłuży, bo ten boss trochę działa jak Rex właśnie. Więc będzie on sobie tak wysuwa tą szyjkę, ale lepiej, żeby tego nie robił. To my do niczego tutaj nie naganiamy. Fuck. Ale mam problemy z nim. No to jest trudny boss, to przyznaję. Tym bardziej jak tego kamiora mu zostawiasz. Okej, podoba mi się. Trzymanie Mario przy życiu to jest dobra technika. Priorytet. I teraz jeszcze raz. Mamy do szczęścia dużo grzybków, bo do tej pory nie umieraliśmy aż tak często. No, tak. I gra była dosiołna. O Boże! Zawsze po 2 razy uderza. Dobra, teraz tak, no właśnie, ten kamień zniszczyć. O, teraz się podniósł i teraz Mario fajnie jakby podleczył. Mówisz? Luigi'ego. No, 2 HP to jest taki ryzykowny bardzo... No w sumie... ryzykowny manewr. Bo tak jak Mario może jeszcze przyjąć tam atak czy 2, tak no Luigi się złoży od każdego. No. I teraz... teraz na niego skacz, bo przez to, że ma tą szyję wyciągniętą, to będzie wysoko strzał. Przecież ścisnąłem... Ach, nieważne. Dobra, musisz skoczyć chyba na niego. Bo to musi być... Musisz albo skoczyć, albo ten brosa tak musi wyjść. Okej. Lovely. No teraz już nie ma 80 życia. No teraz nie wiem ile ma. Już może koło połowy by miał. Trzeba było liczyć. Ja tu się martwię o HP Mario i Luigi'ego. Jak to? Nie wiem dlaczego tak to dziwnie działa czasami. Dobra, ja myślę, że możesz wspomnieć brosa takie, bo mamy syropki i teraz po tym segmencie już brak syropków przestanie być problemem. Przy Mario zawsze działa, nie? Wydaje mi się, że przez to, że jest taki łatwiejszy timing do wyrobienia. Oh fuck. Oh shit. Mario, wstajemy. Item mam na szczęście wystarczająco, ale to będzie ostatni teraz. Ostatni. Trzeba uważać, ale mamy dużo grzybków do leczenia. Mhm. Dlatego można ich używać. Właśnie jak będziesz tak na połowie z HP, to jest dobry moment, żeby się leczyć, bo on dwa razy atakuje. O Boże, chciałem atakować kamień. Jolo? Okej. Okay. Leczonko, leczonko, leczonko. Myślę, że teraz każdy może poświęcić turę na leczenie. Tak. Nawzajem siebie, żeby było fajnie. O, jak miło. Nie, pu. No. Hej. Ach, bu. Och, matko. Chyba błędem było nagrywanie tego odcinka dzisiaj jeszcze. Nie, to absolutnie bez oszukiwania to jest trudny boss. Ach, mamo. Dobra, nieważne. I tak go zabiliśmy. Let's go. I to był mój cel. Ojej. Bez level upa. No i super. Właśnie miałem nadzieję, że nie będę musiał kamienia niszczyć. Smok zamienił się w... Himena? Takiego żabowego? Pozdrawiam wasze wąsy. By the might of Grayskull. Żabi król. Myślisz, że ma sześciopak? Na pewno. Fasowy sześciopak. Ten niesamowicie olśniejący mężczyzna to nikt inny jak książę Peasley. Co się stało? Byłeś krokodylem z smokiem, czy co? No myślę, że on robi takie flashbangi zawsze, jak tylko włosami zarzuci. Muszę się nauczyć takie komu. Dobrze, przypuszczam, że można to nazwać przypadkiem. No to chyba niedobrze. Co za pierdolony przypadek! Kiedy badałem wydarzenia w całym kraju w związku z tą ściśle tajną misją, na której jestem, o której chyba nie powinni się wiedzieć, nagle napotkałem Cackletę, jej podłego, podładnego Fawfula, tutaj na tej górze. Ale zanim zdałem sobie sprawę, kim oni są, było już za późno. A, nabrał się na tą dobroduszność i piękno Cacklety. Nabrał się na kanapkę z musztardą. Dosłownie. Przekształcili mnie w to i zamknęli w środku jajka. Ciesz się, że cię nie zamienili w Birdo? No, mogło być gorzej. Czy tak było? Głos księżniczki przecież został skradziony? Latająca fasola? No. Hehehe. Nie martwimy się o księżniczkę Peach. Jestem pewien, że wszystko będzie dobrze. Okej. Mówisz tak, jakbyś wiedział, co się z nią stało? A może wie? W każdym bądź razie powinniśmy ścigać Cackletę. Żeby cię znowu zamieniła, czy co? Chcę, żebyście odwiedzili fasolowy. Tak, jemu brakuje stylu, że musi wygenerować więcej kamieni, bo wtedy ci... Musi być dominowany. Chcę, żebyście odwiedzili fasolową królową w fasolowym zamku, kiedy tylko zejdziecie z góry. Być może kolejnym celem Cacklety jest fasolowy zamek. Postawiłbym na to moje życie. To nie tak, że Fawful chyba już o tym mówił? O, oto prezent ode mnie. Oczywiście z autografem. A zajebiście! Musicie być bardzo zaszczyceni tym! To rzadkie! Wow, też bym tak chciał! Luigi już nigdy nie umyje tej ręki i nigdy nie wyjmie kolców, które wbiły się z tej róży w jego dłonie. Luigi jeszcze nigdy się nie mył. Prawda, tego widzieliśmy, jak maliśmy, nie? Kanonicznie Luigi jeszcze nigdy się nie mył. I nawet nie pierze swoich rzeczy, tylko Mario. Mario pewnie nawet pranie nie potrafi robić, ale Luigi nie może zdjąć swoich ubrań, bo musiał chodzić nago. Pewnie w jakiejś pracy hydraulicznej się oblał jakąś substancją i to się skleiło z nim, nie może zdjąć. Plot twist, jego ubrania oryginalnie były białe i niebieskie. O nie, on tak naprawdę nic nie nosi, on cały czas ma tylko body paint na sobie. Biedny Luigi. Wiesz, co jest najgorsze, że im dalej będziemy w tej grze, to tym bardziej to będzie miało sens. O nie. O, dobra, dosyć wylewu. Myślę, że to idealnie pasuje do twojej zieleni. No taki... Żółty i zielony. Ej, to jest nawiązanie, bo to kolor Daisy! O! Jeśli pokażecie te róże fasowe z zamku, to pozwolą wam wejść. Dalej potrzebujemy Daisy w Mario and Luigi. Brothership? Potrzebujemy Daisy wszędzie. I z tym muszę wrócić do mojej misji. Jeśli się tajnie, o której nigdy nie możecie wiedzieć. Ciekawe, czy się jeszcze spotkamy. Oby nie. Wkurza mnie ten gość. Nie wiem, epilepsji można dostać. To fajne jest. Na razie, koledzy! O, to twoje gniazdo! Jo, ziomuś! No. Nie można z nim... Zabiorę was na szczyt góry! Chcecie wejść na szczyt? Nie? Ale fajnie było. To była przygoda! Tyle fantastycznych postaci, nie? No. Ten świat jest bajeczny. A, co ciekawe, co ona teraz tutaj powie, jak teraz jest Bla-bla-nadon. Meteoryt spadł z wodospadu prosto na dom młotkogłowych braci. O! O! Przydatne. Okej, one są twarde głowy, to raczej przeżyli. No to idealnie. To będziemy mogli w następnym odcinku ich odwiedzić. Mhm. No, to była udana sesja nagraniowa. Wszystkich 5 odcinków jednym susem. Co można było... Sus? Amogus! Przepraszam. Sas. Co można było... zauważyć po... wielu rzeczach. Ostatnich dwóch. Nie, po ostatnich po ostatnie pół godziny. Dobra ludzie, powiedziałbym, że czas zakończyć odcinek, bo no, idziemy spać. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. I na razie. Bye bye.